No kochani, przed nami fajne, decydujące o losach tego turnieju widowisko. Ostatni meczyk, także po raz ostatni się z wami łączę w tej chwili ze stadionu, z balonu przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, kochani. Mamy wspaniałą drużynę Parasola Wrocław, którą pozdrawiamy, z Alanem w bramce. Alan, przypominam, kochani, to nasz serdeczny przyjaciel. Kochani, Gutek ostatnio u Alana nocował. Jechali razem, kochani, do Cetniewa, także dziękujemy jeszcze raz Alanowi, jego tacie, za to, że pomógł nam w transporcie. Alan jest bramkarzem U11 Polish Soccer Skill. Natomiast wychodzi, kochani, teraz ekipa. Gutek 8, Marcel 9, Jasiek, Mati, z tyłu Oskar. Widzę, że dzisiaj, kochani, gramy większość meczy w tym samym ustawieniu. To się nieczęsto zdarza. Gutek w odzysku i chciałem powiedzieć bramkę, ale Alan z dziurką szczęśliwie, ale szczęście to. Artur, w folderze inne masz mail od Karkonoszy. Od Mateusza. Także w tej chwili, kochani, Gutek bardzo ładne było. Słuchajcie, była fajna sytuacja, naprawdę zrobił piękną robotę. Brawo, Mati. Jest! Brawo, Mateuszek, super. Otwieramy wynik 1-0, świetnie. Słuchajcie, no tą bramką już pachniało, jak Gutek odebrał. Dziurka taka nieszczęśliwa troszeczkę, kochani, ale jednak nieszczęśliwa dla Gutka, szczęśliwa, kochani, dla Alana, także... 1-0 w tym spotkaniu. Ale dobrze, że Oski nie próbował, kochani, siłowego rozwiązania, bo mielibyśmy kłopot. Brawo, Gucio! Super! 2-0, kochani. Są to bardzo ważne bramki i bardzo ważny mecz. Dlatego, że tak naprawdę, kochani, przy wygraniu tego meczyku albo przy remisowaniu, my dzisiaj będziemy, kochani, zwycięzcami tego turnieju. Także, no, muszę powiedzieć, że... gwizdek był, także jest rzut, a nie, aut jest, pan nie gwizdnął tego. Myślałem, że to gwizdnął. Natomiast 2-0. Prawa! Aj, była prawa. Myślałem, że kochani pójdzie z prawej, ale dobrze. Faul. Tak? Faul jest. Słuchajcie, no w tym momencie muszę wam powiedzieć, że 2-0, no piękny wynik przed nami. Wygląda na to, kochani, że gdyby tak się ten meczyk nam układał, brawo. Brawo, Gucior. Gucior w dużym gazie dzisiaj, kochani, naprawdę jest wszędzie, jest obecny. No, muszę powiedzieć, że jedne z lepszych zawodów w jego wydaniu. Natomiast i bramki, takie bramki, no, kochani, z serii bramek życia. Ten wolej, który tam siadł dzisiaj w meczyku, to są bramki, które nieczęsto naprawdę oglądamy. Potem piękna akcja taka, gdzie kapkami przeszedł dwóch, kochani, zawodników i oddał piękny strzał na słupek. No, to są takie rzeczy, które... jakby wynagradzają te kilometry, to wszystko, co jeździmy, tą naszą ciężką pracę, którą tutaj pokazujemy, także patrzcie. Świetnie to zrobili, natomiast troszkę za daleko ta piłka wypuszczona i mamy, kochani, out. Natomiast zobaczcie, długą piłkę gra Parasol, no, czują się bezsilni troszkę chłopcy, nic nie mogą pozycyjnie zrobić przy dobrze granym zagłębiu, także widzę, że taktyka taka troszeczkę, wszystko idzie do tyłu na Alana. Alan rzuca piłkę za dwóch naszych napastników i w ten sposób się uwalniają chłopcy z presji. Natomiast no, jest to skuteczny sposób, bo jak widzicie, nie wpadają kolejne bramki. Natomiast uwaga, mamy rzut wolny w wykonaniu Parasola, patrzcie. Myślałem, że to będzie strzał w bramkę, natomiast chcieli chłopcy rozegrać na krótko. Mamy w tej chwili zablokowaną próbę wybicia autu. Okej, nie tak to tak. Teraz presuje Śląsk, przepraszam, nie Śląska, Parasol. Dopiero skończyliśmy piękny mecz ze Śląskiem. Tamten mecz, kochani, 1-0, patrzcie. Jest Gutek, piła do Marcela, świetnie. Brawo, bramkarz. Brawo, Marcel, za strzał. Uwaga. Przypominam, że bramkarz to nasz przyjaciel Alan, kochani, także bramkarz reprezentacji Polski, no, w Polish Soccer Skill, tak, w roczniku 2006, czyli U11. Patrzcie. Brawo, Guciorek! Super!
3-0, kochani, myślę, że mecz mamy zrobiony. Myślę, że to jest, kochani, wygrany turniej. Słuchajcie, sporo rodziców, kibiców zgromadziło się tutaj. Nie wiem, gdzie mój kochany przyjaciel jest, który tato Alana, bo ma pracę i myślę, że nie ma, nie ogląda meczyku, ale relacje pewnie obejrzy, także pozdrawiamy serdecznie. Alanek, nie przejmuj się, dzisiaj Gutek jest naprawdę w dużym gazie. Dzisiaj, słuchajcie, niewiele było meczów, w których bramek nie wkładał. Zdaje się, że ze Śląskiem chyba bez bramki. I nie wiem, czy tam jeden mecz po drodze, czasem taki grał Gutek z tyłu, to już był mecz zrobiony na 5-6 czy 7-0 i, no to i super, nie chciało się, kochani, znaczy nie chciało się, jak gdyby oszczędzał Gutek siły na kolejne spotkania, był taki w tym meczu stateczny. Natomiast runda spotkań Zagłębie Lubin, Parasol Wrocław prowadzi w tym spotkaniu Zagłębie Lubin. Za momencik Śląsk Wrocław. 3-0, kochani. Powiem tak, jeżeli my w tym meczu, uwaga, patrzcie, Mati, piękna asekuracja. Brawo, Gutek. Pięknie. Świetnie. Brawo. Słuchajcie, no nie może nic Parasol zrobić, kochani. Przypominam, że w ostatnich... Ach, jest bramka. Na 3-1, tak? 3-1. 3-1, tak? Tak. 3-1, kochani, mamy zmianę naszej czwórki. W kolejnej czwórce mamy tak, Natana właśnie przy piłce z numerem 6. Kolejna osoba to z numerem 3 Dominik. Numer 5, kochani, to Biały i Fabik z numerem 7. W bramce oczywiście niezmiennie Oskar robi dzisiaj fajną robotę, wyciąga piękne piłki. Kilka jakichś tam bramek, kochani, wpadło, natomiast ładnych takich, najczęściej po rękawicy, czyli jak gdyby w odpowiedniej reakcji, ale siła strzału była na tyle duża, że gdzieś tam nie skleiła się piłka. Natomiast naprawdę rewelacyjnie się prezentujemy, kochani. Jesteśmy drużyną dzisiaj przez duże D, w sensie, jeżeli chodzi o granie drużynowe. Ja jako kibic piłkarski, kochani, nie mogłem doczekać się tego momentu. My wywodzimy się z grania turniejowego, my wywodzimy się, kochani, z drużyny, która właśnie grała po obwodzie, szukała się, kochani, natomiast potem trafiliśmy do Zagłębia, tutaj drugi okres szkolenia indywidualnego, czyli dribbling, 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 kochani, i próba strzału, czy dribbling, długi dribbling i długie podanie, i jak gdyby wszyscy fachowcy, eksperci mówili, że Zagłębie gra piękną piłkę, natomiast no cóż z tego, jak nie wygrywa turniej, także jakby nie przekładało się to na wyniki, ale u nas w naszej akademii, kochani, wyniki to naprawdę sprawa drugorzędna, a w tej kategorii wiekowej to już może i nawet trzeciorzędna. Natomiast oni jako chłopcy, oni potrzebowali wyników, oni potrzebowali, kochani, dowartościowania. Zresztą każdy z nich wkładał mecz serca naprawdę we wszystkich turniejach. Ja przypominam, kochani, no bramka na 3-2, tak? 3-2 jest. 3-2, kochani, no będzie nerwowa końcówka. Tak, słuchajcie, w tym momencie bramka i Parasol odrobi straty w meczu z Zagłębiem Lubin. No muszę powiedzieć, kochani, że muszę powiedzieć, że 3-2, kochani, jest to wynik taki nerwowy. Patrzcie, no brawo Oski. W przypadku, kochani, w przypadku remisu, przypominam, jeszcze wygrywamy turniej, ale w przypadku przegranej to Parasol, kochani, będzie triumfatorem tego turnieju. Natomiast zdaje się, że Parasol jest jedną porażką, kochani, z... Patrzcie, Alan na przedpolu strzela gola prawie. Brawo Oski. Ma kopyto Alan, kochani, natomiast... oj, mamy przypadkowy aut, nabita piłka na noska. Natomiast, kochani, myślę, że mamy około 2-3 minut grania, dlatego że nie wiem dokładnie, o której zaczęli. Cały czas mamy jeszcze zapas jednej bramki, może nawet nie jednej, a... Nasi piłkarze naprawdę grają ostatni mecz, ale to po prostu sam. Brawo. Brawo, Fabik, kochani, uspokajamy mecz, to była bardzo ważna bramka, Fabiczku, dlatego że mamy 4-2, kochani, Parasol oczywiście jeszcze nie traci, kochani, nadziei, dlatego że Parasol to drużyna z wielkim charakterem, kochani, ale piękne widowisko. Ja sobie nie przypominam, jaki wynik był na Olympic Trophy pomiędzy tymi drużynami. Nie pamiętasz. Natomiast wiem, że zagraliśmy piękne spotkanie wtedy też, kochani, z Parasolem. Zaraz podpytam, może zobaczę kogoś z rodziców. Czekajcie, zaraz zobaczę kogoś z rodziców. Czy my tu mamy kogoś z rodziców Parasola?
Dorcia, pamiętasz, jaki był wynik z parasolem, jak graliśmy na Olympic Trophy? Pamiętacie? Myśmy przegrali wtedy, nie? Czekajcie, przepraszam, bo tam jest akcja. Jest bramka, 4-3, ale mecz. A ile wtedy było, nie pamiętacie, nie? No moi drodzy Państwo, ten przepraszam, mecz, kochani, nie złapałem Wam bramki. Najmocniej jeszcze raz Was przepraszam. Nie ma się, kochani, co irytować. Nie, nie, to jeszcze nie ma 4-4. Jest na razie 4-3, Pana poniosło. Jest 4-3. 4-3 jest, tak? Bo Pan mówi 4-4. 4-3 jest. Parasol Wrocław jeszcze ma szansę na remis w tym spotkaniu. O, na remis, czyli jest 4-3, kochani, tak. Natomiast muszę powiedzieć, że piękny mecz. No i tego się spodziewałem i tego Wam mówiłem, że będą jeszcze emocje, będą piękne mecze. My bardzo... Patrzcie, jest bramka! Nie, nie ma bramki. Jest nasza piłka, jest! Nie ma bramki. My nie wiemy, czy było, czy nie było. Nie, nie ma gola, nie ma gola, kochani, za blisko podszedł. Moi drodzy Państwo, teraz wybrałem piosenkę, która... Ale emocje, kochani. Natomiast Parasol potrzebuje dwóch bramek, kochani, żeby wygrać turniej. Natomiast oni też grają remis, żeby zająć jak najmniejsze, najlepsze miejsce na podium, nawet nie wygrywając tego spotkania. To w dalszym ciągu, kochani, punkt jeden da im na pewno przed Śląskiem miejsce. Patrzcie, fajna prostopadła, ale na duże boisko. Jest piłka przez bramkarza. Brawo, Oski, super, świetnie. Oski ma cudowną pracę nóg, muszę powiedzieć, kochani, że to bramkarz dobrze operujący nogami, taki nasz Neuer. Uwaga, patrz. Brawo, Biały, złapał piłę, mają. Jaka brama i akcja! Brawo, Biały, brawo! Ulala, ulala! Ulala! Tata widział? Brawo! I koniec meczu, ta bramka zamyka mecz, kochani, gratulacje. Wygrywamy turniej. Czekajcie, kochani, na dekoracje, będzie się działo. Zagłębie Lubin zwycięzcą, kochani, turnieju. Zdolny Śląsk, czyli jesteśmy chyba zdolni, muszę powiedzieć. Gratulacje, trenerze Staszku, gratulacje, cała drużyna. Zrobiliście naprawdę przemega robotę. Kocham Was, chłopaki, jesteście naprawdę niesamowici. Ja dzisiejszego dnia dostałem taką piękną piłkarską musztę. Ja nie chcę się wzruszyć, kochani, bo dzień dzisiejszy dla mnie jest bardzo takim dniem szczególnym, słuchajcie, i trudnym jednocześnie, a do tego chłopcy robią mi wielką niespodziankę i wygrywają turniej. Ja, no mówię, zaraz się wzruszę. Gutek, gratuluję, naprawdę zagrałeś wspaniałe zawody. Jesteś, synu, wspaniały, cała drużyna, jesteście mega. Trenerze, kawał świetnej roboty. Okej. Niesamowita sytuacja, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Brak mi słów. Bardzo się wzruszyłem, kochani, ale... Do zobaczenia na dekoracji.